Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale postawimy sobie full noda na blockchainie X1. Tutaj widzimy, że Jack Levin wczoraj już zaznajomił nas z tym, że będzie alokacja na airdropa, kto postawi walidatora, więc właśnie teraz w dzisiejszym materiale sobie takiego noda postawimy. Co będziemy potrzebować? Na samym początku będziemy potrzebować serwer VPS, czyli zewnętrzny serwer. Możemy sobie wpisać tutaj contabo.com. Przechodzimy do zakładki VPS. Wybieramy sobie Cloud VPS. Ja tutaj kupiłem ten serwer. Nie wiem, czy ten wystarczy. Ja kupiłem ten za 9,50. Select bierzemy. Tutaj zostawiamy jeden miesiąc. Tutaj zostawiamy European Union, Germany. Tutaj zostawiamy 400, zostawiamy Ubuntu, wszystko tak jak jest. Tutaj tylko wpisujemy sobie swoje hasło, które posłuży nam do połączenia się z serwerem. I tu wszystko zostawiamy, klikamy Next, płacimy kartą, tak, wiadomo. I po zapłacie przyjdzie nam po 15-20 minutach mail z danymi do logowania. Tutaj przechodzimy do logowania, się zalogujemy tymi danymi, które nam przyjdą. Wchodzimy w zakładkę Your Services i będzie tutaj widniał już nasz VPS. Teraz tutaj robimy Manage Control. Status już widzimy, że jest running, tak? To wymaga trochę czasu, tam z 15 minut musicie sobie dać, żeby po prostu ten serwer się załączył, zainstalował cały, tak? I też będziecie mieli tutaj status running. Tutaj widzimy nasz adres serwera, username, zaraz wskoczy tutaj root. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o serwer. Teraz będziemy jeszcze potrzebowali oprogramowanie, które połączy nas z tym serwerem. Ja polecam tutaj Putty, tak? Putty.org. Wchodzimy sobie na stronkę, klikamy Download Putty. I tutaj ostatnia wersja na Windows, możemy sobie ją pobrać. I po pobraniu wyskoczy nam coś takiego. Putty. Właśnie o, takie okienko nam wyskoczy. No i będziemy teraz się łączyć już z tym serwerem, tak? Tutaj wpisujemy w hostname, wpisujemy ten adres serwera. Ctrl-C, Ctrl-V, port zostawiamy taki sam, klikamy Open. Tutaj akceptujemy. Login S, czyli nazwa użytkownika, root. I hasło, które podaliśmy sobie przy rejestracji tego serwera, tak? I klikamy pach. Łączy nas Contabo, już jesteśmy połączeni z serwerem. Teraz przechodzimy do comment. Ja generalnie korzystałem z tych comment, ale tutaj jest pewien błąd. Zaraz Wam wytłumaczę, jak się będzie tutaj ładowało wszystko. Przechodzimy do pierwszej komendy, czyli update. Czyli tak jakby update'ujemy. Oj, tu się chyba to robi tak. Prawym przyciskiem myszki się wkleja jak coś. Nie, chyba nie. Momencik. Update. Kopiuj, wklej. O, dobra. I lecimy po kolei. Nam się wszystko wczytuje, tak? Ja generalnie korzystałem właśnie z tego poradnika na samym początku. Tutaj Fair Crypto, tak? Tylko, że tu jest pewien błąd, ponieważ jak będziecie robić cały czas tutaj względem tej instrukcji, to przy komendzie Make X1 trzeba będzie tam podmienić ścieżkę dostępu inną oraz też zaktualizować Golang, tak? Czyli ten tutaj, to tutaj trzeba będzie zaktualizować do wersji najnowszej. A bez tego to po prostu się to nie uda. Także tutaj demonstruję Wam, jak to wszystko zrobić bez żadnego błędu. Także tutaj już mamy 99%. Już sobie przechodzimy do klonowania repozytorium na GitHubie, tak? Właśnie potrzebne do tego. Walidatora. No to trochę wiadomo trwa, ale kwestia myślę 10 minut i będzie to zrobione. Dobra, tutaj klonujemy sobie to repozytorium. Przechodzimy do folderu X1, Go X1. Następnie właśnie tutaj, o, możemy sobie zobaczyć, że jak wciśniemy ten Make X1, tą komendę, pach, to tu nam pracuje, ale wyrzuci nam zaraz błąd właśnie, że jest zła ścieżka, tak? Widzimy, tu jest wszystko ok.
I dużo osób właśnie ma problem tutaj z tym, tak? Makefile 7 XL Error 1. Co tutaj trzeba teraz zrobić? Trzeba pobrać tutaj tą najnowszą wersję Golang, czyli z tego tutaj linku. Pach. Dobra, teraz trzeba ją tak jakby wyodrębnić, czyli tam jakby no, zainstalować, podmienić można powiedzieć. Pach. Dobra. Okej. Teraz musimy wyedytować ścieżkę, musimy zmienić ścieżkę dostępu, tak? Czyli klikamy tutaj, kopiujemy to nano bash RC, zjeżdżamy strzałką w dół na sam koniec i tutaj wklejamy tą komendę, tutaj tą linię, tak ten wiersz, pach. Następnie skrótami klawiszowymi Ctrl O oraz Enter, pach. Zapisujemy to i Ctrl X wychodzimy, tak? Do głównego terminala. Dobra. Teraz klikamy Source Dash RC. Teraz trzeba tutaj jeszcze Go Mod Tidy zainstalować. No i teraz już możemy sobie pozwolić na tą komendę MakeX1. No i tu ona trochę potrwa, z jakieś, nie wiem, 2-3 minutki będzie trzeba sobie poczekać. Także widzimy tutaj, się to wszystko robi. Jack Levin tutaj właśnie wspomniał, że będzie za to airdrop. Też jest powiedziane, że walidatorzy będą mogli też uruchamiać swoje węzły jako tak jakby light walidator, czyli bez konieczności posiadania jakby tokenów XN będzie można sobie takiego walidatora również stworzyć i zarabiać tam jakieś małe ułamki tak tego XN-a, ale również będzie można połączyć to sobie z Xenium, z kopaniem Xenium i wtedy jak skrypt zauważy, że ten portfel też kopie Xenium, tak, to automatycznie będzie boostował, czyli tak jakby zwiększał wydobycie tego XN jako walidator, ale również będą wiadomo walidatorzy, którzy będą mieli wymagania, czyli już będą mieli swój sprzęt, swój serwer, tak, będą mieli chyba 50 albo 100 tysięcy sztuk XN, żeby być walidatorem, to oni będą zakładać, oni będą takimi głównymi walidatorami, do których będzie można też delegować tokeny, tak jak to ma miejsce, znaczy na Polkadot, czy na Kosmosie, tak, gdzie po prostu będzie można się dołączyć do takiego walidatora, dawać mu oczywiście część ze swoich nagród, tak, jakieś 10-20% w zależności tam, jak to będzie ustalone. No i taki walidator będzie nam walidował bloki, walidował nasze tokeny, a my też będziemy zarabiać. Z tego, co słyszałem tam od Jacka, to będzie jakieś tam 8% chyba bodajże w skali roku, tak? Także to nie jest najgorzej. Oraz też nie będzie tak obarczana ta inflacja, tak, ta podaż, tak? Że nie będą te tokeny tak szybko generowane, tak, i będzie to miało sens ręce i nogi. Dobra, że tutaj czekamy. Wczoraj miała miejsce taka śmieszna sytuacja. Zapewne wszyscy wiedzą, że na Twitterze Seka, tak, pojawiła się informacja, że już zatwierdzają ETF-y. Tutaj na Bitcoinie już mieliśmy duże ruchy i nagle Gary, tutaj ten CEO, czy tam ten szef całego Seku, właśnie poinformował, że był hak, tak, na koncie twitterowym Seku. Także ludzie zabezpieczają finanse Stanów Zjednoczonych, a nie potrafią zabezpieczyć swojego konta na Twitterze. No to jest hit po prostu. Dobra, lecimy dalej z komendami, bo widzę, że już nam się tutaj zrobiło. Teraz cp build x1 i nasza ścieżka. Wszystko działa. No i teraz zostało nam tutaj taki myk jak Tmux, tak? Tmux, czyli tak jakby prywatna sesja podzielona na dwa okna i będziemy mogli sobie wszystko podglądać, jak tutaj to wygląda. Dobra, to robimy tak teraz. Tmuxa nie odpalimy, trzeba będzie tutaj, oj, przepraszam, Tmux, o dobra, apps install Tmux, to trzeba tutaj apt install Tmux, bo ja tego jeszcze tutaj, tego Tmuxa nie mam. OK. Y, Enter, czyli zainstalowaliśmy Tmuxa. Jeszcze będzie trzeba zainstalować htop. Jak wpiszemy sobie htop, to też widzimy, że tego nie ma, czyli apt install htop.
Tak. OK. I teraz przechodzimy sobie do tego Teamuxa, czyli Teamux. Tak. OK, jesteśmy już w tej sesji. I teraz nie wiem, jak to u Was będzie, ale u mnie te skróty klawiszowe Ctrl B plus procent nie działają w ogóle. Także ja musiałem tutaj poszukać sobie komendy ręcznej. Ja użyję komendy Teamux split window, tak? Czyli podzielenie okna. Pach. Mamy teraz dwa okienka w tym Teamuxie i możemy między nimi przechodzić sobie skrótem klawiszowym Ctrl B plus O. Ctrl B plus O. O, widzimy, jestem tu na tym okienku, na tym okienku, na tym okienku, na tym okienku. Tak możemy sobie skakać. I teraz tak, na jednym okienku odpalamy sobie walidatora, czyli tutaj ten duży, ta długa komenda, odpalamy sobie na jednym, czyli tutaj. OK, tu nam się już włącza. OK, już nam pracuje walidator. A na drugim okienku, czyli Ctrl B plus O, o proszę bardzo, klikamy sobie HTOP, czyli jakby statystyka obciążenia procesorów. Zaraz sobie zobaczymy HTOP. O. No i proszę, bardzo, mamy tutaj całą statystykę, jak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy aktualny właśnie procent procesorów, ile mamy rdzenia, tu mam 6, tak. No wszystko widzimy, ile tutaj pracuje już to. No ja się głównie też na tym nie znam, co, co tutaj dokładnie jest, ale po prostu jest to po prostu zrobione zgodnie z instrukcją, tak. I ten walidator już jest włączony. Jak to sprawdzić, że jest włączony? Możemy sobie zobaczyć właśnie po naszym adresie, czyli serwer właśnie IP, czy serwer ID. Sobie kopiujemy te trzy jakby. Tutaj sobie wchodzimy, a tu już mam w sumie tą stronkę, Nodes. Tak, i tutaj sobie to kopiujemy bez tych trzech ostatnich, tak, bo one są zamazane, tutaj widzimy X-ami. No i Ctrl F i sobie pach, klikamy. No i widzimy, że mój walidator już tutaj jest od wczoraj, od 12.07, tak? Widzimy, że jest prędkość jest dobra. Tutaj w sensie prędkość, opóźnienie, czas opóźnień. Można powiedzieć, to jest ping jakby, tak? W milisekundach. Jak ktoś grał kiedyś w gry typu jakieś strzelanki czy coś, to ten, kto miał duży ping, to po prostu bardzo ogólnie z opóźnieniem mu wszystko przychodziło, a ten, kto miał mały, tak, to właśnie dobrze mu się grało, tak, i nie miał żadnych zacięć. No to o to tutaj właśnie mniej więcej chodzi. No i tutaj mamy właśnie naszego walidatora i to w zasadzie wszystko, tak, to w zasadzie wszystko. Możemy to po prostu sobie wyłączyć, tak, czyli ten serwer będzie cały czas pracował, cały czas będzie pracował. Sobie to wyłączamy i po prostu możemy to sobie w każdej chwili podejrzeć. Teraz w jaki sposób możemy to sobie podglądać z naszego Windowsa, tak? Czy jesteśmy tutaj, czy gdziekolwiek jesteśmy, nie wiem, u brata, cioci, czy gdzieś na jakichś wakacjach, żeby sprawdzić, czy ten Node cały czas pracuje, to po prostu wystarczy sobie wejść w wiersz poleceń komendą WLS. WLS to było? Momencik, zaraz to zobaczę. WSL, WSL, a nie WLS, WSL widzimy, WSL, dobra, mamy to, ok. Teraz następnie logujemy się do naszego serwera, czyli komendą SSH, następnie adres naszego serwera, tutaj ten myślnik L i root. Włączymy się. Aha, dobra, to musimy sobie wpisać chyba to, żeby to zrestartować. Pach, pach. OK, i teraz ponowić tą komendę. OK, pach. O, teraz jest OK. A człowiek się cały czas uczy. Dobra, wpisujemy teraz hasło nasze do naszego serwera.
i jesteśmy również połączeni z serwerem tutaj na naszym Windowsie. Tak? I teraz w jaki sposób sobie podejrzeć to wszystko, co się dzieje tutaj, bo cały czas to pracuje, my tego teraz nie widzimy tak jakby na okienku. Właśnie komendą tmux attach, tak? O, pach. I widzimy, że wszystko śmiga. Tak? I to cały czas w tyle sobie śmiga. Możemy tutaj znowu wyłączyć to sobie gdzie indziej, na innym komputerze podłączyć sobie to, tak? Zobaczyć, czy to wszystko działa. Także to by było na tyle. Myślę, że to będzie bardzo przydatne dla wszystkich. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.